Witajcie w ostatnim odcinku Zagrajmy w Mighty No. 9 na PlayStation 3 i robimy teraz Battle Colosseum, gdzie będziemy walczyli z Trinity i może uda nam się uratować świat. Ona, Trinity, jest w Battle Colosseum i ona łączy się z każdym robotem. I ona kontroluje tyle energii Cell, że praktycznie całe Colosseum jest zatopione w tej energii. Więc tak, panie i panowie, ostatni poziom. Będę szczery, jak już liczę inne gry Mega Mana, to jest jeden z najłatwiejszych ostatnich poziomów w całej, kurde, historii gier Mega Mana i klonów. Ale o tym pogadamy, kiedy poziom zaczniemy. Więc tutaj Dr. White mówi, że Trinity Terra operuje poza jej oryginalnym programowaniem. Szczerze, tutaj gra straciła potencjał na użycie boss rushu w ostatnim poziomie, gdzie po prostu Dr. White powiedział, żeby Mighty Number sprawdzili Colosseum i oni by zostali znowu zainfekowani. Ale cóż, boss rush jest tylko opcjonalny i tylko dostajemy trofeum za przejście go, więc boss rush jest niewartościowy. Nawet nie warto go robić. Aż mnie trochę to zawiodło, ale cóż. Musimy Becka tam wysłać samego, ponieważ Beck jest głównym protagonistą. W ogóle napisy mi przypominają gry High Impact Games, gdzie jak zawsze gra mówi o jakimś ważnym obiekcie albo ogólnie o ważnej postaci, to zawsze to jest na pomarańczowo zaznaczone. Szczególnie w Ratchet Clank Size Matters. Więc możemy też tam iść, żeby wyleczyć Trinity, ponieważ Beck ma moc leczenia, więc może wyleczymy Trinity od jej kurde problemu. Ale cóż, rozpoczynamy ostatni poziom. I ten poziom nawet fajnie wygląda. Jedyne co niszczy ten poziom, to troszeczkę skomplikowana zagadka z platformami, którą udało mi się w końcu rozgryźć, robiąc ten poziom kilkakrotnie. Szczerze, oryginalnie jak nagrywałem ten poziom, to doszedłem do ostatniego bossa i kurde byłem ostro, kurde wiecie, zhypowany, że ojej, robię ostatni poziom za pierwszym razem. Ale potem speszyłem to i deadłem. I musiałem ten poziom 15 chyba razy próbować jeszcze raz. Ponieważ klątwa Let's Play jest kurde w nieskończoności wszędzie. Ale szczerze, to co mi teraz wyszło mi szczerze lepiej. Ponieważ nie tylko ten poziom ładnie zrobiłem, ale też pokonałem ostatniego bossa. I jej dwie formy bez używania Axel Recover. Praktycznie pierwszą formę zaliczyłem bez stracenia życia. Aż takim pro jestem, jak chodzi o tą gierkę. Ale cóż, coś wam jeszcze nie powiedziałem, ponieważ ja to sobie ustawiłem poza nagrywaniem, przed nagraniem sesji. Więc co ja zrobiłem, to jest to, jest opcja w tej grze pod nazwą Quick Select. Masz L3, R3 i kółko. I możesz sobie ustawić byle jaką moc poprzedniego bossa na te przyciski. Na przykład L3 to jest moc Bataliona, a R3 to jest moc Brandisha. I sobie tak właśnie ustawiłem, ponieważ te dwie moce, Bataliona i Bradisha, są jedyne efektywne bronie na ostatniego bossa. I bez tych broni, ostatni boss może być nawet trochę małym problemem. Chodzi mi o to, że bez tych dwóch broni będziesz miał malutki problem z ostatnim bossem. Ale tutaj jest ta zagadka platformowa. Tutaj jest energia Cell. Jak w nią strzelimy, to ona się zamienia w platformę. I o co tutaj kaman? Jak jesteś za daleko tego, co zniszczyłeś, to się szybko zregeneruje na tą kubkę. Jak ją zniszczysz, jak zniszczysz platformę. Ale jak będziesz blisko tego, kiedy zniszczysz ten blok, to wtedy one się nie zregenerują. I ja tego nie mogłem skumać od długiego czasu. Co ja robiłem, to po prostu kamikadze rzucałem się Brandem, myśląc, że może mi się uda, może mi się nie uda. Ale cóż. Ten poziom naprawdę jest krótki. Naprawdę ten boss, ta gra by zbenefitowała boss rushem. Ponieważ Keiji Inafune. Stary, to jest tradycja Mega Mana. Wiem, że to nie jest Mega Man, tylko Mighty No. 9. Ale to nie przeszkodziło Mighty No. 9 odgapiając 90% gameplaya od Mega Mana.
ale ładna muzyka w tym poziomie. Nawetże praktycznie ani jednego soundtracku nie pamiętam. Chyba tylko muzykę bossa pamiętam, ponieważ robiłem bossów parę razy w tej grze. Ponieważ tą grę parę razy przeszłem. W ogóle te kapsuły, które w ogóle nie zbierałem, to są życia. Ale ponieważ możesz mieć maksymalnie tylko 9 żyć, które sobie możesz ustawić w opcjach, to nawet nie zdobywałem reszty. Plus, jak mówiłem, to są perfect runy. Więc nie musiałem się aż tak mocno starać o zdobycie życia, które w ogóle nic mi nie doda. Oryginalnie ja planowałem dojść do ostatniego bossa z Axel Recover, ale tutaj spaprałem tak mocno, że musiałem użyć Axel Recover teraz. Ale tak czy jak to spowodowało, że ostatni boss zrobiłem w wielkim stylu. Nie wiem, tutaj gada, jak on ulepszył oryginalne schematy Trinity na... jak robił Becka, bla 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 bla. Szczerze, możecie myśleć, że ja jestem bardzo wielkim ignorantem, jak chodzi o fabułę, ale praktycznie tak se gracie, gracie i tak se myślicie: hej, ja gram waniliowego Mega Mana X. Ale cóż. Zbliżamy się do końca poziomu nawet. Naprawdę, to nie jest taki długi poziom. Jestem nawet szokowany, jak on łatwy jest. Ale czas na niebezpieczną sekcję. Tutaj jest sekcja z poziomu Aviatora, gdzie trzeba w powietrzu daszować, żebyśmy mogli się poruszać po poziomie. I trzeba uważać, ponieważ jak strzelasz, to ty spadasz. I jak spadasz, to musisz szybko uratować sytuację, ponieważ możesz spaść poza ekran, ale jeszcze nie zginiesz, ponieważ nie dotknąłeś tego triggera, który cię zabija. Plus ten poziom się laguje w cholerę, szczególnie na ostatniej formie ostatniego bossa. Ekskluzywnie na Playu 3, ponieważ widziałem ostatniego bossa na Playu 4 i Play 4 ma bardziej stabilny framerate. Nie wiem, jak chodzi o framerate Wii U, tylko wiem, że wersja Wii U ostro glitchowała grę, konsolę, ale naprawdę, wersja PC-towa jest jedną wersją do grania. Plus można ją łatwo storrentować, ja ją storrentowałem szybko. I żałowałem zakupu wersji na Playa 3, ale cóż. Kupiłem gierkę i mamy z tego Let's Playa przynajmniej, więc to jest ważne! I szczerze, panie i panowie, jesteśmy na samym końcu tego poziomu. Tylko pójdziemy na następny ekran i będziemy mieli ostatniego bossa. Tylko, jak widzicie, Beck jest niekompetentny, jak chodzi o skakanie, więc nie możemy na górę się w ogóle dostać. Ale ma przynajmniej bardziej kompetentny dash. Więc to przynajmniej jest. Ale cóż, panie i panowie, czas na ostatniego bossa. Czas na walkę z Trinity. Jej pierwsza forma to Pac-Man. Zmutowany Pac-Man, wściekły Pac-Man. Wściekły Pac-Man za to, że nie ma Pac-Man World 4. Za to, że... Szczerze nie, on był w Smashu, więc nie może być Pac-Man wściekły za to, że nie był w Smashu. Więc Trinity. Więc na czym polega walka z Trinity? To jest jej pierwsza forma z dwóch. I ona ma atak, gdzie ona będzie używała podobny atak do Yellow Devila z Mega Mana klasycznego, gdzie ona będzie rozpraszała swoją energię Cell, gdzie będziemy mogli ją potem atakować. Potem ona będzie tą energię będzie próbowała ją odzyskać. I wtedy spamujcie kwadrat. Jak widzicie, ja spamowałem cały czas mieczem, ponieważ miecz powoduje, że jestem nietykalny przez te ataki. Potem jak ona będzie atakowała na górze, to użyjcie moc bataliona, żeby przykleić rakietę na nią i wtedy zaatakujcie ją. I aktywujcie bombę. Wtedy ona straci dużo życia. I tak przez całą walkę. Pamiętajcie, jak ona wyłączy swoją tarczę i będzie świeciła na fioletowo, daszujcie w nią. I spamujcie tutaj kwadrat cały czas. Wtedy nie oberwiecie od jej ataku. Też ona będzie robiła ten atak, ale on jest bardzo łatwy do uniknięcia. Po prostu będzie dwa razy... będzie puszczała energię i ją będzie odzyskiwała, żeby zregenerować swoją tarczę. I to jest pierwsza forma Trinity, panie i panowie. I daszujemy. Pierwsza forma, no hit run.
Ale to jeszcze nie jest koniec walki. Czas na drugą i super lagową wersję, jak chodzi o player trójkę. Trinity się teraz zmieni w kwiata i ona ma dwa ataki, trzy ataki, ale trzeci atak jest bardzo rzadko używany. Więc tutaj się dowiadujemy, że emocjonalny poziom Trinity jest zdesperowany. Shut up, Dr. White. Więc, co trzeba robić w tej oto formie? Ja wam teraz powiem. Więc, strzelajcie w tej jej kulki. One się będą sieciły na fioletowo. Wtedy w nie daszujcie. Bo ona będzie próbowała was zaatakować. Jak cię zaatakuje, to ona po prostu ucieknie i zregeneruje resztę kulek. I tak cały czas trzeba robić, dopóki ona zmieni formę ataku. I ludzie dużo narzekali na tą walkę, że ona jest super łatwa. Ale naprawdę zagrajcie sobie w tą walkę sami. Będziecie mieli na początek problem. Ponieważ szczerze, trzeba dobrze spamować Buster. Bo jak za szybko będziemy strzelali albo za późno, to ona do was dojdzie i was zrani i potem cykl zrestartuje. Tutaj ona będzie brała formę takiego kwiatka, gdzie będzie puszczała energię Cell. Zniszczcie te jej dwie kulki pod nią i potem atakujcie w nią i daszujcie. Bądźcie albo po lewej lub po prawej. I atakuj Trinity tylko wtedy, kiedy te dwie kulki będą zabsorbowane. Ponieważ to wtedy zmniejsza zasięg tego jej ataku. Tego pyłku, który ona puszcza. I tak przez resztę walki, panie i panowie. Bym powiedział, że to jest jeden z najłatwiejszych bossów, ale ja miałem trochę problemów. Że nawet zgame-overowałem na tym bossie, więc nie będę mówił, że to jest super łatwy boss. Będzie miała jeszcze jeden atak, który będzie puszczała laser i trzeba dobrze manewrować ten laser. I to jest wszystko, jak chodzi o Trinity. Nie będzie miała innego ataku i to będzie koniec gry. Pamiętajcie, atakujcie batalionem w ten środek tych dwóch kulek. Wtedy będziecie mogli absorbować te dwie kulki naraz i potem Trinity. Tylko uważajcie ze spammingiem bataliona, nie chcecie, żebyście za wcześnie aktywowali jej energię Cell do zabsorbowania, ponieważ ona wtedy ucieknie i wtedy się wyleczy. I to jest ten atak laserowy, będzie tym laserem atakowała, ale w niektórych sekcjach ona po prostu przestanie atakować przez chwilę, żebyś mógł sobie przez to uniknąć. I to jest wszystko, jak chodziło o ataki Trinity. Aż tak super skomplikowany ten boss nie jest, co mnie troszeczkę zasmuciło, ale miałem problemy. Ale jak już się przyzwyczajasz do ogólnie kontrolek tej gierki i frame rate'u na Play'u trójce, to ten boss nie będzie żadnym problemem dla ciebie. Szczerze, oglądając tego bossa, walka jest nudna, ale grając to są malutkie emocje. Ale uważajcie na końcu walki, panie i panowie, ponieważ to się może wydarzyć. Trinity jest jedynym bossem, który ma Kaizo Trap, czyli że praktycznie atak po zabraniu całego życia. W sensie takim, że zabraliśmy teraz całe życie, ale jeszcze raz cię może zaatakować. Nie stójcie na środku, ponieważ ona się pojawi od środka i to cię też może zabić. Ale tak naprawdę jej animacja śmierci cię może zabić. W skrócie. I daszujemy w jądro i, panie i panowie, zakończyliśmy Mighty Number 9 na PlayStation 3. I Trinity teraz jest po naszej stronie. Stała wyleczona. I dostałem trofeum za przejście tej gry szybko. I Trinity mi bardzo przypomina Sari Sandak z trzeciego sezonu Transformers Animated. I jaka jest nasza nagroda, panie i panowie? Nie uwierzycie. Ale cóż. Naszą nagrodą za przejście gry to dwa ekrany. I seryjnie, ona mi bardzo przypomina Sari Sandak. Więc teraz Trinity jest wyleczona, ona teraz ma
takie same funkcje jak back. Może ona będzie... Może ona będzie w dwójce, jak będzie dwójka. Nie wiem, ale cóż. Koloseum się rozpada. I musimy stąd spadać. Więc Mighty Numbers nas uratują. I to jest koniec gry. I nasz ending to tylko 2-3 rysunki i koniec. Napisy końcowe. Więc tutaj anime. Jak widzicie, oni nie płaczą jak fani anime na balu. Nowa forma Trinity z jej sercem. Coś, co zasila Becka i resztę Mighty Numbers, co powoduje, że oni mają tą sztuczną inteligencję. No i tutaj Beck na Battle Colosseum. I to wszystko, panie i panowie. To jest nasz ending. Jeszcze jest jedna scenka po napisach, ale czas na światowe napisy, panie i panowie. A panowie będziecie mówili, o co ci chodzi, jakie światowe napisy? Ponieważ Keiji Inafune postanowił z szacunkiem dać każdą nazwę każdego backera tej gry. Czyli, że jak dałeś kasę na tą grę, na Kickstarterze, to twoje imię będzie. Wszystkie 40 tysięcy. Nawet więcej, albo mniej nawet. I rekordowo te napisy trwają 4 godziny. Tak jest, panie i panowie. Nawet co możesz włączyć, kurde, pauzę i se skipnąć te napisy do punktu, gdzie będzie twoje imię napisane. Oczywiście, kiedy dojdziemy do tych imion, to ja ominę napisy, ponieważ nie będziemy tutaj 4 godziny siedzieć. Ale cóż. Oto Mighty No. 9 na PlayStation 3. Jak mówiłem wcześniej, ta gra nie jest aż tak super szajska, jak wszyscy sobie mówią, ponieważ szczerze, dużo jest dobra w tej grze. Dash jest fajny, gameplay jest fajny, tylko jedyne, co zabija ten gameplay, nadże jest przeciętny, to framerate. Dlatego ciągle wam polecam wersję na playa... na peceta. Jak już, kurde, chcecie sobie grać na playu 3, to ja wam polecam wersję na playa 3, ale jak nie macie wersję... jak macie playa 4, to grać na playu 4. Ale cóż, Ben Jude to jest agent gier wideo. Lepsze to niż nic, prawda, Ben? W ogóle Bentana rebootują. Why? Ale cóż, panie i panowie, ja wam polecam tą grę kupić tylko wtedy, kiedy troszeczkę stanieje, ponieważ ta gra nie jest warta pełnej ceny. Może z 10 funtów, jak mieszkacie w Anglii, albo spiraccie normalnie, jak ja to zrobiłem na PC-cie. Ale cóż, panie i panowie, tutaj bym ją porównywał z innymi grami Mega Man, ale tak praktycznie ta gra się nie nazywa Mega Man, ale tak czy siak ja bym bardziej wracał do Mega Mana X niż do Mighty No. 9. Może do tej gierki wrócę, kiedy w końcu się przekonam na kupienie DLC, ale jedyne DLC, które ja kupiłem w historii, to DLC do Drakengarda 3 i do dziś tego DLC nie przeszłem. I teraz mamy Mighty No. Rap, który nie będziecie słyszeć, ponieważ ja będę tutaj ostro gadał o Future. Ale cóż, panie i panowie, jaki jest następny let's play po tej grze? I to będzie Sonic CD na Xboxa 360. Tak jest, panie i panowie, robimy Sonica CD. Ale się pytacie, będziecie na pewno się pytali, ale gamer, przecież robiłeś Sonica CD na Nostalgia G albo Crow Zaibatsu. Tak, ale to będzie 100% let's play. Tak jest, wszystkie timestone'y będę zbierał. I to będzie następny 3-odcinkowy let's play po tej grze. I dajcie cieszę, że tą gierkę nagrałem. Miałem ten gameplay nagrany od 2 tygodni, ale w końcu w moje urodziny się zawziąłem i zacząłem, nagrałem wszystkie 6 odcinków w jeden dzień, ponieważ ja nie mam życia. Ale cóż, Cezara będę grał na moim Wii nowym kupionym. Troszeczkę brudnym Wii i będę grał sobie na emulatorze Game Boy Advance albo SNES-a, albo sobie pogram Super Mario Sunshine. Też zagrałem w Star Wars Jedi Outcast, ale potem patrzę, wersja na GameCube, w nią się gra okropnie. Już wolę sobie na PC-cie w tą grę grać. Bo mam gry Star Wars na PC-cie. Mam Dark Forces 1, 2, Jedi Outcast, Jedi Academy i to wszystko.
Hej, hej. Ale cóż, panie i panowie, nie będę się wami jeszcze żegnał, ponieważ mam jeszcze 3 minuty tego odcinka, plus jest jeszcze sekcja po napisach, która ma szykować grę na sequel, który szczerze wątpię, że będzie. Może w... Kiedy w tą grę do cholery w końcu update'ują? W ogóle. Może nigdy, ponieważ, jak to można powiedzieć, na Play'u trójce i Xboxie 360, jak chcesz grę spatchować, to musisz zapłacić Sony lub Microsoftowi aż $1000 za danie patcha do ich serwisu. Coś, czego się pozbyli na Play'u czwórce i na Xboxie 1, ponieważ to było głupie. Może dlatego parę gier nie było spatchowanych. Ale cóż. Przecież mają resztę tych 4 milionów. Na co mogli wydać te 4 miliony? Ponieważ nie wydali skillu na grę, sami powiedzieli nawet. Ale ciekawe, co będzie z wersją na PS Vita. Już bardziej przewiduję wersję na PS Vita niż na 3DS-a, ponieważ na 3DS-a to trzeba ostry downgrade zrobić. Nawet nie będę zszokowany, jak powiedzą, że to będzie ekskluzywne na nowe 3DS. Ale cóż, napisy ciągle trwają. Wyobraźcie sobie, gdybym te napisy do samego końca oglądał przez te 4 godziny. Imiona backerów i kurde, Macintosh tam był w piosence. Francuscy testerzy. Cold design. A, był też kurde contest tego, kto by ładnie narysował ten wygląd Cold. Specjalne podziękowania. Dziękuję za to, że coś się z 4 milionami wydarzyło. Epic Games? What the fuck? A nie, oni stworzyli Unreal Engine. Chyba. Nie. Nie wiem. Chyba to był Epic Games? Mogę się mylić. Ale cóż, tutaj są backerzy. I tutaj mamy imiona, które by trwały 4 godziny, ale mówię fuck this, skip all i oglądamy zakończenie. Więc tutaj dr White idzie do więzienia, żeby pogadać z jego ojcem. Więc on tutaj mówi, że Trinity się nauczyła dzięki Beckowi i że jego syntetyczne serce powoduje, że roboty mogą ewoluować i że to zrewolucjonizuje naukę robotyki. Szczerze, Blackwell tutaj się dalej zamartwia, ponieważ jak będą roboty miały własną wolę, to oni mogą praktycznie zabijać ludzi z własnej woli. Plus, szczerze, Trinity się nauczyła tego wszystkiego przez problem. Po prostu Blackwell nie ufa robotom i temu, że oni mogą myśleć dla samych siebie. Dlatego, szczerze, jestem po stronie Blackwella, jak chodzi o to, ponieważ skąd wiecie, to serce syntetyczne może spowodować, że nowa generacja Mavericków powstanie i będzie zabijała ludzkość. Plus tutaj dr White powiedział, że pokażę wszystkim, którzy się za mnie nabijali. Pokażę im wszystkim. To brzmi tak troszeczkę antagonistycznie. No i tutaj się Blackwell pyta, czy Mighty Nine jest błogosławieństwem lub klątwą. Ale cóż, panie i panowie, to jest wszystko na dziś. Oto był Mighty Number 9. Mam nadzieję, że wam się ten replay podobał. I ja was żegnam. Tutaj Polski Gamer 17. I jak zawsze, adios!